Wróciłeś po 7 latach do Jagiellonii. Jak oceniłbyś, nie wiem, swój występ, atmosferę na trybunach? Atmosfera bardzo dobra, no bo wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy odszedłem. Po 10 latach tak naprawdę debiutuję przy Słonecznie po raz kolejny. Zmieniło się praktycznie wszystko od infrastruktury po zespół, ale wiele osób w klubie zostało z tych samych i bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję za przyjęcie kibiców. Starałem się dzisiaj dać siebie maksimum przez te, nie wiem, 15-20 minut, żebyśmy jeszcze wcisnęli przynajmniej jedną bramkę. Nie udało się. Widzę, że drużyna bardzo chce strzelić tego gola i on jest potrzebny. Ale myślę, że troszeczkę spokoju potrzeba chłopakom i trochę spokojniejszej głowy. No nie wszystko na raz, bo zespół bardzo dobrze w treningu w tygodniu pracował. Jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony potencjałem zespołu, podejściem do treningu i profesjonalizmem tego zespołu. Także pracujemy dalej i tutaj nie ma co się podłamywać remisem. Wiadomo, u siebie musimy wygrywać spotkania, szczególnie takie, gdzie jesteśmy faworytem i to trzeba to ciśnienie utrzymać, ale damy radę. Jestem przekonany, że jeszcze chwila i każdy siebie pozna, bo jest kilku nowych chłopaków i będziemy wiedzieli, jakie są nasze naprawdę te mocne strony i będziemy je wykorzystywać. Jeszcze odnośnie samego meczu, bo był to o wiele lepszy mecz w waszym wykonaniu niż ten w Krakowie i jak uważasz, czego zabrakło, żeby jednak zdobyć 3 punkty? No myślę, wykończenia akcji, bo było sporo tych sytuacji, udaliśmy bardzo dużo strzałów. Niekiedy naprawdę w polu karnym troszeczkę chudniejszej głowy i myślę, że to piłkę byśmy na spokoju wpakowali do siatki. Szkoda, że tutaj VAR nie uznał nam tego gola, którego strzeliśmy na początku spotkania, bo to spotkanie też inaczej by się ułożyło dla nas i myślę, że kolejne gole też gole by padały, ale no już po meczu jest i teraz naprawdę trzeba przygotować się do kolejnego spotkania, bardzo ważnego, ale jestem przekonany, że nie jesteśmy absolutnie na straconej pozycji. Stać nas na wiele. Dzisiejszy mecz pokazał, że mamy naprawdę duże możliwości i musimy te możliwości tylko potwierdzić bramkami. Dziękuję bardzo. Dzięki.